Siedzę sobie na podłodze, oglądam telewizję, a ona weszła i powiedziała: mam ci coś do powiedzenia. Ja zapytałam co, a ona na to odpowiedziała, że dziś zastrzeliła faceta. 9 października 2002 roku. Środowy poranek. Funkcjonariusze z więzienia na Florydzie wykonali karę śmierci na skazanej seryjnej morderczyni Eileen Wuornos. Według reporterki WESH TV Claire Metz, która była świadkiem egzekucji, Wuornos została uznana za zmarłą o 9:47. Świadkowie zgromadzeni na sali widzieli, jak Wuornos odwraca się do nich, robi dziwaczną minę, coś w rodzaju uśmiechu, przewraca oczami, po czym z powrotem się odwraca. Kobieta była przypięta pasami i nie mogła poruszyć niczym poza głową. O 9:31 Eileen zamknęła oczy, a jej głowa odskoczyła do tyłu. O 9:32 jej usta wydawały się opadać, za to jej oczy otwierały się delikatnie. Po przeprowadzeniu egzekucji ciało kobiety wyruszyło w ostatnią drogę w karawanie. Była to zupełnie inna droga niż ta, która doprowadziła do jej egzekucji. Członkowie rodzin ofiar nie żałują jej odejścia. Odeszła bardzo łatwo. Ci mężczyźni cierpieli. Rodziny tych mężczyzn bardzo cierpiały przez te wszystkie lata. Mam na myśli, że to było morderstwo z zimną krwią, powiedziała córka jednej z ofiar. Przez lata po aresztowaniu Wuornos stwierdziła, że była ofiarą, ale w celi śmierci 2 lata przed egzekucją powiedziała, że zabiła tych mężczyzn z zimną krwią. Okradłam ich i zabiłam, będąc zimna jak lód. I zrobiłabym to jeszcze raz. I wiem, że zabiłabym inną osobę, ponieważ nienawidzę ludzi od dawna. Wuornos pozwolono wygłosić ostatnie zdanie przed śmiercią. I nie było na to żadnego limitu czasowego, ale prawdopodobnie zajęło jej to tylko 30 sekund. Jej słowa brzmiały: chciałabym tylko powiedzieć, że płynę ze skałą i wrócę, jak Dzień Niepodległości z Jezusem, 6 czerwca, jak w filmie, jak wielki statek matka i tak dalej. Wrócę. Kim była Eileen Wuornos? Urodziła się 29 lutego 1956 roku w Rochester w stanie Michigan, dorastając w pobliskim rejonie Troy na południu. Młoda Wuornos już od dzieciństwa nie była oszczędzana przez los. Jej ojciec popełnił samobójstwo, odsiadując wyrok za molestowanie dzieci, podczas gdy jej matka porzuciła ją i jej starszego brata Keitha, pozostawiając ich do wychowania przez dziadków. Również w tym przypadku było tak, jak mówi popularne powiedzenie, z deszczu pod rynnę, gdyż okazało się, że babcia Wuornos była alkoholiczką, a jej dziadek tyranem. Wuornos później stwierdziła, że była wykorzystywana seksualnie przez swojego dziadka i odbywała stosunki seksualne z bratem. Zaszła w ciążę, gdy była nastolatką, a mały chłopiec został później oddany do adopcji. W okresie dojrzewania Wuornos również została zmuszona do opuszczenia domu i zamieszkała w lesie. Eileen żyła jak włóczęga, jeżdżąc autostopem, świadcząc usługi seksualne, aby przetrwać. Została aresztowana w połowie lat 70. pod zarzutem napadu i zakłócenia porządku i ostatecznie osiadła na Florydzie, gdzie poznała bogatego żeglarza, Louisa Fella. Oboje pobrali się w 1976 roku, ale Fell unieważnił związek wkrótce po tym, jak Wuornos została aresztowana po kolejnej kłótni. 10 lat później, będąc zamieszaną w liczne dodatkowe przestępstwa, Wuornos spotkała 24-letnią Tyre Moore i obie panie nawiązały romantyczny związek. Serię morderstw Wuornos przeprowadziła między końcem 1989 roku a jesienią 1990 roku. W połowie grudnia 1989 roku na złomowisku znaleziono ciało Richarda Mallory'ego, a w ciągu kolejnych miesięcy odkryto jeszcze 5 innych ciał. Ci faceci zostali zastrzeleni. Tylko zastrzeleni. Nie byli porozcinani czy pokrojeni. Żadnych akcji jak z OJ'a. On powiedział, że popełniam najbardziej przerażającą zbrodnię na świecie. A to nieprawda? Myślę, że nie. Strzelałam do nich i odchodziłam. Jeśli to była taka przerażająca zbrodnia, to czemu nie strzelałam im między oczy? Nie odcinałam penisa i nie wkładałam im do ich ust. No wiesz, cała masa odrażających rzeczy. Jedyne co robiłam, to strzelałam i odchodziłam. Z biegiem czasu władze były w stanie wytropić Wuornos, która używała w tamtym czasie różnych pseudonimów, oraz jej partnerkę Tyre Moore na podstawie odcisków palców i odcisku dłoni pozostawionych w rozbitym pojeździe Petera Simsa, kiedy to kobiety uczestniczyły w wypadku. Wuornos została aresztowana w barze w Port Orange na Florydzie, podczas gdy policja wytropiła Moore w Pensylwanii. Partnerka Eileen, aby uniknąć oskarżenia, zawarła układ i w połowie stycznia 1991 roku wymusiła w telefonicznej rozmowie zeznanie od Wuornos, która wzięła pełną i wyłączną odpowiedzialność za morderstwa. Lee, wygląda na to, że zostałaś zdradzona przez wszystkich. Dokładnie. I dlatego nie dbam o to, czy mnie stracą i opuszczę tę planetę. Podczas procesu rozpoczęło się medialne szaleństwo z powodu jakże ponurego charakteru zbrodni. Wuornos, zeznając w sprawie, twierdziła, że została zgwałcona i zaatakowana przez Mallory'ego i zabiła go w samoobronie, gdyż jak się później okazało, Mallory odsiedział w przeszłości 10 lat więzienia za napaść na tle seksualnym. Stwierdziła, że zabicie kolejnych 5 mężczyzn również miało na celu samoobronę, chociaż później wycofała te zeznania. Może po prostu urodziła się zła? No nie wiem, mówię ci.
Nie, nie urodziłam się zła. Staram ci się powiedzieć, że oni mnie okłamali. Bardzo okłamali. Wszyscy. Ale zostałaś oskarżona o zabicie 7 mężczyzn. Wszyscy patrzą tylko na cyfry. Zabiłaś 7 facetów. 7 obcych. Czy to nie czyni z ciebie seryjnej morderczyni? Przecież nie zabijałam ich codziennie, prawda? Nie wychodziłam codziennie i nie mówiłam sobie, jeśli by tak było, to byłyby ich setki. Cóż, zajęło ci to 12 miesięcy. Tak. I było bardzo dużo mężczyzn, których przerabiałam, zanim napatoczył się kolejny kretyn i używałam wtedy obrony. Jak kondom, przed AIDS. Więc to było w obronie własnej? Tak. Pierwszy możliwie. Drugi, być może, ale 7 razy? No to co? To sprawia, że jestem zgorzkniała, zła, wkurzona jak nigdy dotąd w moim życiu. Nawet tam z tymi facetami. To jest zło, co ci ludzie mi zrobili. Czy czujesz złość, czy może nawet nienawiść w stosunku do mężczyzn? Nigdy nie nienawidziłam mężczyzn. Jednak teraz tak. To znaczy, teraz mam kategorię. Nienawidzę tych jebanych. Boże. Nienawidzę tych jebanych gliniarzy. I to bardzo. Bo to oblechy. Gliniarze, prawnicy, sędziowie, oni wszyscy są facetami. 27 stycznia 1992 roku ława przysięgłych uznała Wuornos winną morderstwa pierwszego stopnia w sprawie Mallory'ego, za które otrzymała karę śmierci. W ciągu następnych miesięcy Eileen przyznała się do zamordowania pozostałych 5 mężczyzn, również otrzymując wyrok śmierci w każdej sprawie. W późniejszym czasie przyznała się również do zabicia Simsa, którego ciała nigdy nie odnaleziono. Okej, to będzie automatyczna apelacja. Ma pan do niej prawo, panie Glazer. Będzie panu doręczona. Mam nadzieję, że twoja żona i dzieci zostaną zgwałcone. Doręczymy obrońcy apelację. Druga sprawa to to, że chciałbym powiedzieć coś, co powinno być powiedziane, jeśli chodzi o rozprawę. Wiem, że byłam zgwałcona, a wy jesteście niczym więcej niż kuśkami. Wysyłanie kogoś na śmierć, kto został zgwałcony? Ty synu. Nadal chcesz dostać krzesło? Nie ma żadnego sensu, by mnie zadręczać do końca życia, kiedy na to nie zasługuję. Zrobiłam coś, co zrobiłby każdy, więc albo łaska, albo krzesło. Wybierajcie, ludzie, bo tylko tak może się to skończyć. Eileen Wuornos, która spędziła 10 lat w celi śmierci, zdecydowała się zwolnić swoich prawników, którzy pracowali nad apelacją wstrzymującą egzekucję. W 2002 roku zaczęła oskarżać pracowników więzienia, że zatruwają i zanieczyszczają jej pożywienie brudem, śliną oraz moczem. Skarżyła się też na niegodziwe warunki, w jakich była przetrzymywana, oczekując na egzekucję. Sama i zagubiona w swoim własnym koszmarze, Lee Wuornos jest materiałem na amerykański horror. Mogła uniknąć celi śmierci, ale jej zgorzknienie i nienawiść uczyni z Lee pierwszą kobietę skazaną na śmierć na Florydzie od ponad wieku. Nie boisz się? Nie, nie boję się, bo będę ze Stwórcą. Dziękuję, trzymaj się. Chcesz umrzeć? O kurczę, więc jeśli miałabym opuścić tę planetę, to nie byłaby to dla mnie wielka sprawa, bo to jest niegodziwy, niegodziwy świat. Wuornos została stracona przez śmiertelny zastrzyk. Odmówiła ostatniego posiłku z uwagi na to, że mogło to być cokolwiek, ale poniżej $20, co jej nie odpowiadało. Postanowiła poprosić po prostu o filiżankę kawy. Ciało kobiety zostało poddane kremacji, a jej prochy rozrzucone pod drzewem w jej rodzinnym mieście przez jej przyjaciółkę z dzieciństwa, Dawn Botkins.